Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku wyjaśnię wam, dlaczego miliarderzy bardzo często chodzą w tych samych ubraniach. Dlaczego Steve Jobs zakładał te same ubrania, dlaczego Mark Zuckerberg robi dokładnie tak samo. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy w tym jest logika? Dlaczego oni to w ogóle robią? Skoro stać ich na najdroższe, najlepsze ubrania na świecie, to dlaczego chodzą na przykład w tym samym? Dlaczego kupują po 10 tych samych koszulek? Dlaczego mają po 10 tych samych par spodni? Czy to ma w ogóle sens? Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy. Dlaczego ty powinieneś również chodzić w tych samych rzeczach? Widzisz, my przedsiębiorcy każdego dnia podejmujemy różne decyzje. Te decyzje kosztują nas pewną energię. Czy ty to widzisz, czy nie? Jeżeli od samego rana wstajesz i zastanawiasz się, co ubrać, to już to jest kolejna decyzja. Widzisz, jak ja zaczynałem prowadzić swoją firmę, to myślałem sobie, że to jak wyglądam ma jakiekolwiek znaczenie. Po części to może mieć jakieś znaczenie, ale to i tak nie jest najważniejsza rzecz. Ważne jest to, co masz w głowie, a nie to, co masz na sobie. I bardzo często my z samego rana otwieramy szafę, a tam jest tysiące różnych ubrań. Często to są ubrania, w których na co dzień nie chodzimy i musimy się zastanowić, które ubranie w danym dniu założyć. To kosztuje czas, bo musimy przegrzebać te wszystkie ubrania. Kosztuje to jakąś energię i potem ta energia jest odejmowana z czegoś innego. Moglibyśmy tę samą energię, ten sam czas już przeznaczyć na coś bardziej produktywnego. I teraz, co ja zrobiłem w ostatnim czasie? W ostatnim czasie zrobiłem prostą rzecz. Przyszedłem do swojej szafy, a jest ona od samej podłogi do samego sufitu, taka bardzo duża szafa po zabudowę, i wyrzuciłem te ubrania, w których nie chodziłem przez ostatnie pół roku. Bez żadnego sentymentu, po prostu nie chodziłem, wyrzuciłem. Skoro przez ostatnie pół roku w tym nie chodziłem, to szansa, że będę chodził później w tym jest bardzo mała, nie? Albo będę tylko zakładał raz na rok. Co to ma za sens trzymać to, skoro tylko raz w roku będę to zakładał? No i naraz się okazało, że wywaliłem 2/3 swojej szafy, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na to, czym chodzimy, to zazwyczaj chodzimy w rzeczach, które lubimy. I zdając sobie z tego sprawę, że ja najczęściej chodzę albo w białych koszulkach, albo w czarnych koszulkach, więc teraz jak będę kupował jakiekolwiek ubrania, to od razu wezmę sobie 5 par na przykład białych koszulek i 5 par czarnych koszulek. Nie będę się zastanawiał, co ubrać, po prostu otworzę szafę i tam będą tylko białe i czarne koszulki, więc wezmę sobie albo białą, albo czarną i to po prostu ubiorę, tak? Więc nie będę musiał podejmować tej decyzji i to ma jakiś sens, to ma logikę, ponieważ w tym momencie nie tracę czasu, nie tracę energii, będę miał takie samą bieliznę, takie same skarpetki, takie same powiedzmy spodnie i to po prostu będzie dla mnie działało. Oczywiście nie wyrzucę wszystkich ubrań, w których też chodzę teraz, ale odpowiedz sobie na pytanie, w jakich ubraniach lubisz chodzić, w czym chodzisz najczęściej i zauważysz, że bardzo często te rzeczy się powtarzają. Więc następnym razem, jak będziesz kupował pewne rzeczy, to od razu kup to, w czym lubisz chodzić i wybierz sobie te rzeczy. Po prostu kup ich więcej. Zobacz, jak jest z kobietami. Kobieta ma na przykład całą szafę, która się już nie domyka i ma tam różne ubrania i ona zawsze mówi, ale ja nie wiem, w co się mam ubrać. To jest właśnie ten paradoks decyzji, tak? Masz zbyt duży wybór, więc to cię automatycznie przytłacza, bo nie wiesz, co wybrać. Jeżeli masz, nie wiem, 3 różne sukienki, to nie wiesz, którą wybrać, a jeżeli masz tylko jedną, to wybierasz tylko jedną, nie? I Henry Ford na przykład, jak kiedyś robi samochody, to zawsze mówi, że możesz sobie wybrać każdy kolor, pod warunkiem, że będzie czarny, nie? Więc to ma po prostu jakiś sens. Więc to nie jest tak, że oni chodzą w tych samych rzeczach tylko dla jakiejś frajdy, albo tylko dla jakiejś, nie wiem, nowej mody, tylko po prostu wiedzą, że w ten sposób oszczędzają czas, oszczędzają energię, którą mogą poświęcić na znacznie ważniejsze rzeczy. A to, jak wyglądasz, naprawdę nie ma takiego znaczenia, szczególnie jeżeli masz dużo pieniędzy. Po drugie, planuj swój tydzień, planuj poszczególny dzień, planuj poszczególne godziny i zastanów się, co będziesz w danej godzinie, w danym dniu robił. Widzisz, to jest taki game changer, coś, co zmieniło naprawdę bardzo mocno mój biznes. Kiedy ja zaczynałem rozwijać swój biznes, siedziałem od samego rana do bardzo późnej nocy przed komputerem. Potem nadszedł taki okres, że skróciłem ten czas i nareszcie się okazało, że jestem faktycznie w stanie, powiedzmy, od tej 9 do 17 osiągać te same wyniki, co od samego rana do samej nocy. Ale bardzo często było tak, że siadałem, robiłem sobie kawę, włączałem Facebooka, sprawdzałem maile i zastanawiałem się, co w danym dniu będę teraz robił, bo nie miałem żadnego planu. No i to jest takie bezstresowe podejście, nie masz szefa nad sobą, nikt cię nie goni, nie masz żadnych deadline'ów, a jeżeli jeszcze w jakiś sposób zarabiasz pieniądze i potrafisz się utrzymać, no to generalnie żyć nie umierać. Ale miałem bardzo długi okres czasu, w którym miałem mega stagnację i nie wiedziałem, co ja mogę zrobić, żeby przejść na kolejny poziom. I potem zacząłem interesować się produktywnością. I jedną z takich rzeczy, którą usłyszałem, która zmieniła wszystko, było to, że nie kręci się filmów w Hollywood bez scenariusza, to dlaczego po prostu twoje życie nie ma żadnego scenariusza.
Jeżeli zależy Ci na konkretnym wyniku i wiesz, co chcesz osiągnąć, wiesz, jakąś wizję chcesz spełnić, to generalnie musisz planować swój dzień i swój tydzień. Ja siadam zazwyczaj tam w sobotę albo w niedzielę samego rana, kiedy jeszcze wszyscy śpią i planuję kolejny tydzień. Generalnie ja planuję sobie cały rok, planuję poszczególne kwartały, planuję miesiące, planuję tygodnie i poszczególne dni. Ale to, co jest też ważne w tym, że ty nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, tak? Ja na początku roku, jak planowałem sobie cały rok, to generalnie nie przewidziałem COVID-u i tego chyba nikt nie był w stanie przewidzieć. Więc nie mogłem tego uwzględnić w swoich planach, musiałem po prostu je dostosować. Ale jeżeli ty nie będziesz planował nic, to ty na pewno nie dojdziesz do tego punktu, w którym chcesz być. Więc dobrze by było, żebyś sobie na początku tygodnia zaplanował cały tydzień i zastanowił się, co ja chcę osiągnąć w tym tygodniu. I planujesz sobie każdy poszczególny dzień, ale nie na zasadzie tego dnia zrobię to, tego zrobię to, tego zrobię to. To jest troszeczkę za mało. Jeżeli chcesz faktycznie mieć przewidywalne efekty, wyniki, to musisz sobie zaplanować każdy poszczególny czas. Na przykład wstanę o godzinie 6, potem pójdę na siłownię, wrócę z tej siłowni o 9, zrobię sobie śniadanie, będę potem pracował nad tym, potem nad tym, potem nad tym. Żebyś miał po prostu dokładnie, od której do które będziesz pracował. Oczywiście zostaw sobie trochę czasu na takie rzeczy niespodziewane, bo one na pewno się pojawią, ale jeżeli ty nie będziesz miał takiego scenariusza dnia, nie będziesz miał pomysłu, co chcesz osiągnąć w danym tygodniu, ty tak naprawdę będziesz cały tydzień robił, będziesz zmęczony, a wyników z tego nie będzie żadnych. Gwarantuję ci, bo przez to przechodziłem. Punkt trzeci. Najważniejsze zadania powinieneś wykonywać z samego rana. Nasze zdolności w ciągu dnia się zmieniają, czyli najwięcej energii, najwięcej skupienia mamy z samego rana, a potem im jest później, tym generalnie nasze zdolności zaczynają spadać. Dlatego powinniśmy z samego rana wykonywać te zadania, które są najtrudniejsze. Ja na przykład z samego rana idę na siłownię, z samego rana wykonuję najtrudniejsze rzeczy, na przykład piszę ofertę, bo to wymaga największego wysiłku intelektualnego. I im potem jest później, tym robię takie bardziej delikatne zadania. Takie zadania, które nie wymagają aż tylu energii ode mnie. Więc generalnie staraj się z samego rana wykonywać te rzeczy, które są najtrudniejsze, z którymi byś normalnie zwlekał w późniejszej części dnia. Przykładowo, jeżeli ja bym sobie ustawił siłownię na godzinę powiedzmy 20 czy tam 19, to jest spora szansa, żebym w ogóle na nią nie poszedł, bo byłbym już zmęczony, bo by mi się już nie chciało, bo by były już jakieś inne pokusy, bo na przykład żona powiedziałaby mi: chodź, zobaczymy jakiś film i dobra, zrobię to następnego dnia. A jeżeli to zrobisz samego rana, zaraz jak wstaniesz, to automatycznie te rzeczy najtrudniejsze, to potem ten dzień jest od razu lepszy, bo z samego rana już te najtrudniejsze rzeczy zrobiłeś i jesteś z siebie dumny, wykonałeś pewną pracę i potem możesz sobie pozwolić na takie zadania, które są lżejsze. Więc jeżeli chcesz osiągać ekstremalne wyniki, to będzie często wymagało od ciebie ekstremalnych posunięć, dlatego te zadania najtrudniejsze, które wymagają najwięcej uwagi, wymagają największej takiej siły z twojej strony, wymagają od ciebie właśnie myślenia, to powinieneś wykonywać z samego rana. Punkt czwarty. W tym wszystkim generalnie chodzi o to, żebyśmy eliminowali zmienne. Widzisz, nasze życie polega na podejmowaniu różnych decyzji w ciągu dnia. I tych decyzji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To automatycznie nas przytłacza, powoduje u nas stres, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie robić rzeczy na najwyższym poziomie. I jeżeli chcesz być ekstremalnie produktywny, chcesz osiągać ekstremalne wyniki w biznesie, będziesz musiał przede wszystkim eliminować zmienne, starać się podejmować jak najmniej decyzji. A jeżeli już podejmujesz decyzje, to powinny one być naprawdę takie ważne. Powinieneś na przykład usiąść rano i zastanowić się, co ja mogę zrobić, żeby mój biznes skalować, a nie na to, co ja będę dzisiaj jadł na śniadanie. No i teraz wróćmy na przykład do tych właśnie zmiennych. I jedną z taką zmiennych w ciągu naszego dnia na przykład jest to, co jemy. I powiedzmy, wstajesz rano i zastanawiasz się, co ja sobie dzisiaj zjem na śniadanie. Otwierasz lodówkę, zaglądasz do szafy, okazuje się, że masz ochotę na tamto, ale nie masz tego produktu. Więc generalnie to są kolejne decyzje, kolejna energia, która jest ci odbierana z samego rana. I to znowu powoduje, że znowu po prostu tracisz tą energię. I teraz, co ja ci polecam robić? Przede wszystkim polecam ci na przykład zastanowić się jednego dnia, wieczorem, co będziesz jadł przez cały tydzień. Zamówić następnie te produkty, najlepiej przez internet, żeby nie iść do sklepu, nie marnować czasu, a jeżeli już musisz iść, to po prostu z konkretną listą. Co ty będziesz jadł przez cały tydzień? No i na przykład wieczorem sobie siadasz i gotujesz sobie następny dzień. Następnie wrzucasz to, powiedzmy, do lodówki czy do zamrażarki i rano, kiedy musisz to zjeść, albo tam w ciągu dnia, kiedy musisz to zjeść, odmrażasz sobie, wrzucasz do mikrofalówki, odgrzewasz i już masz gotowe jedzenie. I dzięki temu oszczędzasz sporo czasu. Oczywiście ty będziesz musiał gotować wieczorem, tak? To jest normalne. Ale potem w ciągu dnia, kiedy jesteś w pracy, oszczędzasz sporo czasu, ponieważ tylko wstajesz, wrzucasz jedzenie do mikrofalówki, zjadasz
i po prostu wracasz do pracy. Więc automatycznie oszczędzasz czas, podejmujesz mniej decyzji i możesz się skupić na tym, co jest faktycznie ważne w twoim życiu. I takich zmiennych w naszym życiu jest dużo. Na przykład ja dla ciebie nagrywam ten materiał na YouTubie i jeżeli zauważysz, to wszystkie moje materiały są bardzo podobne, nagrywane w bardzo podobnych miejscach, na bardzo podobnym ustawieniu kamery. Cała struktura jest bardzo podobna, na początku daję jakąś obietnicę, potem przechodzę do kontentu, a potem na samym końcu zachęcam się do subskrypcji. Więc generalnie za każdym razem jest podobna struktura. Chodzi o to, żeby tych zmiennych w tym, co ja robię, było jak najmniej, bo to powoduje, że po prostu jestem bardziej produktywny i bardziej efektywny. Okej, mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Zapraszam do mojego bezpłatnego treningu. Link znajdziesz pod tym nagraniem, gdzie pokazuję, w jaki sposób ja zarabiam w internecie, w jaki sposób buduję swój biznes. No i przy okazji proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Sprawdź, czy subskrybujesz ten kanał. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, to oczywiście zasubskrybuj. A teraz zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył moje poprzednie materiały. No i do zobaczenia.